W Polsce trwa spór o aborcję. Czym ona jest Pani zdaniem? Zabójstwem, jak twierdzą jedni, czy wolnym wyborem kobiety? Musimy pamiętać, że te przepisy, które obowiązują w Polsce odnośnie aborcji, są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Właściwie najbardziej, jeżeli sobie uświadamiamy, że one były zaostrzane w 1993 roku. Dzisiaj rozwój medycyny, antykoncepcji, edukacji seksualnej jest tak ogromny, nawet w ciągu tych ostatnich 20, blisko już 25 lat, że kryminalizowanie aborcji, czy zakazywanie, czy ograniczanie dostępu do medycznej aborcji, to naprawdę jest barbarzyństwo. To jest zupełnie niezrozumiałe dla Europy, żeby coś takiego się działo. I to ma charakter też cofnięcia polskiego ustawodawstwa do lat przedwojennych i do okresu stalinizmu. Czy aborcja jest tylko i wyłącznie sprawą kobiety? Czy Kościół, mężczyźni, politycy mają prawo się do tego mieszać? Aborcja jest całkowicie kwestią dotyczącą ciała, zdrowia i życia kobiety. I dlatego kobiety, jako istoty, które są obywatelkami, istoty, które mają swoje sumienie, są istoty ludzkie po prostu, ze wszystkimi przysługującymi nam prawami, one są tym podmiotem, który podejmować powinien decyzję. To przekonanie, że jeżeli dostęp do przerywania ciąży byłby legalny, to wówczas kobiety jako takie jakieś, szalone, nieodpowiedzialne, po prostu korzystałyby z tego zamiast antykoncepcji. To jest takie wyobrażenie o kobietach jako o takich osobach niepełnosprawnych moralnie. My nie jesteśmy niepełnosprawne moralnie i naprawdę jeżeli dochodzi do takich sytuacji, że kobieta decyduje się na przerwanie ciąży, to znaczy, że te powody istnieją. Z drugiej strony przez ostatnie powiedzmy 25 lat, bo to już blisko tyle obowiązują w Polsce te przepisy antyaborcyjne, medycyna prenatalna się rozwinęła w taki sposób, że dzięki badaniom prenatalnym i zabiegom medycyny prenatalnej można naprawdę ratować i leczyć ciąże, które jeszcze kiedyś byłyby niemożliwe do donoszenia. Więc zakaz aborcji medycznych i uderzenie w badania prenatalne, to jest de facto naprawdę decyzja przeciwko również życiu dzieci chcianych. Ciąż, które są upragnione, są jakieś powikłania, ale to są powikłania, które dawałoby się leczyć, gdyby był do tego leczenia dostęp. W świetle tych przepisów, które mają być wprowadzone, czy istnieje nacisk na to, żeby były wprowadzone, kobieta jest traktowana po prostu jako inkubator i nie ma się co bać takich dosadnych określeń, bo to naprawdę nie są żarty. W tym projekcie ustawy przeciwników aborcji nie ma ani słowa o edukacji, ani słowa o antykoncepcji, w ogóle ani słowa o decyzyjności, o prawach kobiety i łącznie z tym, że definicja dziecka, człowieka jest taka, że w przypadkach takich tragicznych, medycznych przypadkach, to naprawdę kobiety mogą sobie już szukać miejsca na cmentarzach. Jaki skutek miałoby wprowadzenie tej ustawy o zakazie aborcji dla nas kobiet? Już teraz, kiedy obowiązują te przepisy z 1993 roku, dostęp do medycznych aborcji jest ograniczony, dlatego że lekarze po prostu nie chcą sobie brudzić rąk, zajmować się komplikacjami, narażać na ostracyzm w środowisku i często kobiety, które mają problem, są po prostu na patologii ciąży i coś jest nie tak, albo są odsyłane do Warszawy, albo zostawiane, często zmuszone do tego, żeby martwą ciążę nosić. Nikt się nie liczy z tym, jakie to ma konsekwencje dla psychiki kobiet, nie mówiąc już o ich zdrowiu bezpośrednio, fizycznym. Ale to jest sytuacja uprzedmiotowienia, poniżenia, przeczołgania i to kilka tych przypadków kobiet, które zdecydowały się zeznawać, mówić, rozmawiać z mediami, zostało nagłośnionych. To są naprawdę złamane życia. Tylko dlatego, że na temat aborcji wypowiadają się mężczyźni, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, co to znaczy być kobietą. Nie mają w ogóle też często pojęcia naprawdę ani o medycynie, ani o fizjologii. Naprawdę nie mają. Mają takie pojęcia, jakie można było mieć może w latach,
XX wieku. Tymczasem, jeżeli by została wprowadzona ta ustawa, która kryminalizuje w ogóle wszelkie przerywanie ciąży, tam są nawet takie kuriozalne zapisy jak kara więzienia dla kobiet za poronienie. Takie przepisy na świecie obowiązują na przykład w Salwadorze i tam istnieją przypadki kobiet, które siedzą na przykład w więzieniu powyżej 10 lat, 20 lat, mają wyroki za to, że poroniły. To jest taka nienawiść i pogarda wobec kobiet i niestety to nie są fundamentaliści islamscy, to jest katolicyzm. Ja sobie nie wyobrażam, żeby te przepisy, które są proponowane przez tych przeciwników przebywania ciąży, rzeczywiście obowiązywały w Polsce. Nie wyobrażam sobie tego po prostu. Konsekwencją tego byłoby po prostu ogromny wzrost, po prostu umieranie kobiet, no, wzrost śmiertelności kobiet ciężarnych.